Szpital powiatowy w Brodnicy jest miejscem chętnie wybieranym przez studentów różnych specjalności medycznych do odbywania praktyk zawodowych. W ubiegłym roku odbyło tu praktyki ponad 150 młodych medyków. W bieżącym roku będzie ich jeszcze więcej. Prowadzimy od wielu lat już aktywną politykę kadrową. Z uwagi na to, że bardzo ciężko jest pozyskać wyspecjalizowaną, fachową kadrę medyczną po okresie zakończenia już nauki. W związku z tym wchodzimy w ten proces o wiele wcześniej. Zapraszamy studentów z różnych uczelni. W tej chwili współpracujemy aż z 19 uczelniami. Zwiększyło nam się o 50% tych uczelni w stosunku do zeszłego roku. W zeszłym roku przeszkoliliśmy 155 studentów. W tej chwili na koniec lipca już osiągnęliśmy tą liczbę, w związku z tym przewidujemy, że do końca roku na pewno przekroczymy 200 osób szkolących się. Kto to jest? To są lekarze, to są pielęgniarki, to są ratownicy, fizjoterapeuci, pomoce medyczne, dietetycy. Praktykanci potokiem specjalistów biorą udział w różnego rodzaju czynnościach medycznych, poznając specyfikę pracy szpitala powiatowego, różniącą się od na przykład szpitali akademickich. Przede wszystkim kierowałbym się tym, że szpital oferuje szeroki wachlarz możliwości stricte medycznych. Jako studenci, praktykanci możemy tutaj wspólnie pod nadzorem lekarzy wykonywać wiele czynności, których ciężko jest zdobyć w szpitalu klinicznym, gdzie jest dużo studentów. Także no, miły, przemiły personel, który zachęca do spędzania czasu i nabywania umiejętności właśnie w tych murach szpitala. Myślę, że jeśli chodzi o sprzęt, to rzeczywiście nie można tutaj narzekać. Myślę, że zapewnia komfort pracy i bezpieczeństwo dla pacjentów. W szpitalu powiatowym w Brodnicy swoje obozy naukowe odbywają także studenci kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Moim zdaniem praktyki wakacyjne, zawodowe praktyki to jest bardzo ważny element kształcenia i cieszymy się, że możemy je realizować właśnie w szpitalu powiatowym w Brodnicy. Możemy zaobserwować, jak funkcjonuje nowoczesny szpital powiatowy i możemy zaobserwować, jak funkcjonują placówki, które swoją działalnością odbiegają nieco od szpitali akademickich, od szpitali klinicznych, w których mamy zajęcia na co dzień. W trakcie naszych zajęć bardzo ważnym elementem był nacisk kładziony na praktykę. Mogliśmy obserwować, jak jest wykonywana ultrasonografia, echokardiografia. Studenci sami podczas zajęć na oddziale wewnętrznym takie badania wykonywali. Mieliśmy również możliwość, jak wygląda praca zespołów ratownictwa medycznego. To też jest taki unikalny element naszego kształcenia i dla wielu studentów były to nowe doświadczenia. W naszym odczuciu szpital jest bardzo dobrze zorganizowany. Widzimy, że jest naprawdę kompleksowa opieka nad pacjentem i w naszym przekonaniu właśnie tak powinny funkcjonować nowoczesne szpitale powiatowe na europejskim poziomie. Studenci obecni są praktycznie na wszystkich oddziałach brodnickiego szpitala, także na położniczym, jednym z największych w regionie, na którym rocznie na świat przychodzi ponad 1000 dzieci. Uczestniczą w obchodach, w procedurach, które robimy na oddziale. Jest to szansa na to, że być może zainteresują się tego typu specjalnością w swojej przyszłej praktyce, a ja mam nadzieję, że pobyt w naszej placówce skłoni niektórych z przyszłych lekarzy do pracy właśnie u nas, ponieważ jesteśmy bardzo fajnym szpitalem, nowoczesnym, mamy świetne warunki zarówno dla pacjentek, jak i do pracy dla przyszłych lekarzy. Także liczę na to, że będzie to zaczyn do dalszej współpracy w przyszłości.